Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online. Dzisiaj sprawdzimy sobie majątek Telira. Telir jest zwycięzcą ostatnich zawodów w GTA Online, które sobie organizowaliśmy, zawodów, rajdów, wyścigów. No i teraz proszę bardzo, zadzwonię do niego i zobacz... Gdzie ta moja suka dzwoniła? Dobra, co ty tu ma... O kurde... Zapełniony. To jest twój jedyny garaż, czy masz jeszcze więcej? Jest więcej, ale w każdym garażu są albo po dwa, albo po trzy takie. Aha, rozumiem. A tu masz... Po prostu jak kupuję, to byle gdzie by po prostu było. A, rozumiem. Ja też tak robię. A to miałem pierwszy garaż darmowy i tu wrzuciłem w takie większość tych... O. No dobra, no to zacznijmy od Addera chyba, nie? To był pierwszy super samochód. Kupiłem go wtedy tylko dlatego, bo się prowadził wtedy, kiedy on jeszcze był. To było jedno z lepszych aut, które się prowadziło. Tak. Na prostych okrętach. Pamiętam, no, było to ostre auto. Teraz jakie jest najlepsze w GTA? Nie wiem. Rzadko kiedy wchodzę do GTA. Proto? Jak coś, to chcę je tak pograć sobie. Nie, proto. Spoko. Na pewno nie. Krieger, coś tam było. Nie, coś to jest z tych nowych jest. Aha. Kanis, co tego chyba na offroady kupiłeś? Camacho kupiłem głównie dlatego, aby sobie nim pojeździć po offroadzie i że jest ładne bardzo. Podoba ci się taki kwadratowy? Mi to się podoba. Spoko. Za 500 000 Turismo R. Turismo chyba... jest z darmowego pakietu. Aha, no tak, ja tego pakietu nie mam, kurde, na tym koncie. Czeburek? Czeburka zrobiłem, bo chciałem nim sobie podjechać pod górę Chiliad. Czemu akurat czeburkę? Bo się słabo trzyma drogi i chciałem sobie spróbować od tej najbardziej stromej strony. I co, udało ci się? Nie. Podsumowane, nie. A jak patrzę na tego czeburka, to się w sumie nie dziwię, kurde. Ej, fajnie zrobiłeś to Banshee 900R. Banshee kupiłem głównie dlatego, aby nim polatać gdzieś bokiem. Aha, i co, idzie to, czy nie? Bardzo fajnie chodzi, i Banshee, i Futo. Ty, ale ty to zrobiłeś jakiś ciekawy kolor, bo to jest tak jakby... zrobiłeś ten dodatkowy kolor w róż chyba, nie? Tak mi się wydaje. Tutaj w standardowy dałem metaliczny, a na środek dałem fioletowy pas i na niego jest perła. Aha, fajnie to wygląda. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Honda. To już chyba standard w każdym tunerskim garażu. Civica kupiłem, akurat to nie wiem, czy mówił, czy nie. Nazwy ani nic nie będę mówił, po prostu jak w innym klanie są czasami zloty. Mhm. I tak samo przemalowałem sobie też tego do czeburka, aby pasował do zlotu. Aha, spoko. Tak, to tak samo było to bardziej do tego zlotu. Rozumiem. A postawiłem w tym garażu, bo nawet wygląda. Fajnie wygląda, no. To jest taki typowy tuner. Jak pierwszy raz zobaczyłem ten tunik, to mi rozwalił negaty. To chyba jeszcze bardziej można zrobić w tym aucie, nie? To jest max. To jest max? W tym aucie jest chyba 5 poziomów tuningu zawieszenia. Te 4 zwykłe i jeszcze 5 już... Nie pamiętam, kto je nazywało dokładnie, to robiłem dawno. Mhm. I ten 5 tuning jest... to w niektórych autach po prostu go obniża na maxa i daje od razu te koło takie skrętne. Spoko, tutaj masz Nissana chyba. Chyba każdy wie, dlaczego kupiłem i dlaczego tak malowałem. Dla Paula. Tak. Choć felgi mogłem dać inne, ale mi się szukać nie chciało. Fajnie wygląda, wszystko ma ładny skład. A tutaj jest standardowo, są zaciski hamulcowe niebieskie? Czy to można zmieniać? A nie patrzyłem na to, ale tak jak na przykład ostatnio tuningowałem tego Omnisa. Mhm. To jak tuningowałem kolor dodatkowy, tak samo się zmienił kolor zacisku i w środku troszeczkę się zmieniało, więc tutaj obstawiam, że zaciski się też zmieniły. Chyba razem z kolorem auta mogą się zmieniać, ale nie wiem, bo we wszystkich innych autach są czerwone, tak jak patrzę, a tutaj właśnie jest niebieski i fajnie to wygląda z tym malowaniem. Wszystko pasuje do siebie. BMW. A to kupiłem, bo bardzo lubię tą markę, a w GTA ten model mi się spodobał najbardziej. Jeszcze zobaczyłem na początku, jak na środku maski, znaczy były dwie opcje, było bez maski i na środku była taka dziura. Na początku stwierdziłem, że to z dziurą będzie fajne, z takim silnikiem, ale jak pojeździłem tym z 5 minut, to stwierdziłem nie, i ten zwykły.
Okej, to jest zwykła maska, to nie jest jakaś stunigowana, nie, czy? Ona jest inna, tylko po prostu jest bez żadnego silnika na górze. Aha, a wiem o co ci chodzi, dobra. Bo tam były wysuwane. Wiem, no. Jak w tych klasykach nieraz jest. Ty, ja tego auta nie kojarzę. To jest Lotus? Ocelot, ale on chyba z rzeczywistości to jest Lotus, nie? Coś takiego. Exige albo Elise? Może. Tylko, że nie ma takiej wersji bez dachu chyba. To auto, jak nim pojeździłem, to lepiej się nim jeździ do tyłu. Jak się na nie patrzy. Jak do tyłu? No, zobacz sobie, jak to wygląda z przodu, no. A jak to wygląda z tyłu. Czyli z tyłu brzydko wygląda. Nie, no, podoba ci się. Nie. Podobne jak z tyłu jest podobny do Astona Martina Zagato. Takie lampy wielkie. W Zagato jeszcze takie skośne jest, ale no faktycznie tak. Znaczy. Ja tego auto bym nawet nie kupował, tylko ja to wygrałem w kole kiedyś, jak losowałem sobie. Aha, na VPN-ie grasz, tak? Parę razy tylko byłem. Ja spoko. Tego nie korzystam w sumie. Spoko, ja bym spróbował też na VPN-ie sobie polosować. I co, nie masz z tego tytułu jakiegoś bana, albo jakiegoś ostrzeżenia, czy coś? Nie, z tego korzysta bardzo dużo osób, nawet, znaczy ja nawet jak się spytam do supportu, no. To niby nawet i nie będą pisać, że dadzą bana albo coś, tylko tak. Zajebiście. Że mówią, że lepiej sobie z tego nie korzystać. Aha. Według prawa, nie? No tak. Dobra, tak, i os... no. Można sobie używać. To sam chyba spróbuję. Można, nie można. Ale znam bardzo dużo osób, które to używają i... Wiem, o co chodzi. Też ja słyszałem właśnie, że nie ma z tym problemów, no. Ja tego używam, tylko na tym mam 10 giga, bo porałem ten limit. Ja to głównie używam bardziej w CS-ie. Aha, rozumiem. I tu masz ostatni samochód. Kara, to jest... U? To tak samo było z koła. Czekaj, bo... Co się stało? Wywaliło mnie z garażu. Znaczy, twojego garażu, no. I w jakich zlotach uczestniczyłeś do tej pory? Tam kto jeszcze, jakie klany ogarniają, że sobie te pojazdy przygotowałeś? Znaczy, ja jestem tutaj tam od wakacji, jakoś też. W 19 roku gdzieś na wakacjach chyba dołączyłem. Mhm. Jakoś, nie wiem. No, gdzieś na wakacji. Mhm. Jak już pobrałem z GTA, to poszukałem jakiejś ekipy, coś. I tam co jakiś czas są jakieś zloty. O różnej tematyce. Jakie ci się najbardziej podobają? Takie tunerskie, czy jakieś... Bo nie wiem, jakie tam są... Jakie organizują te zloty. Co? Znaczy to jest takie, że... Jesteśmy tam, bo jesteśmy. Głównie dlatego, aby ktoś, kto się nudzi, po prostu mógł sobie to posiedzieć. A administrator robi z tego pod przyciskiem F1, tutaj jest nagrywanie z Rockstara. Wiem. Potem to sobie składa i na filmy są. Fajnie. Takie filmiki robicie sobie z tego. I udaje się ludzi zgrać, czy są jakieś problemy z tym, czy jak to działa? Jak są ogarnięci, to prędzej. Ale czasami były takie osoby, co nawet i w samych i zasadach jest, że nie można mieć na przykład broni. Bo wiem, jak oglądałem stare filmiki, to na tych filmikach albo było widać jakieś magazynki na ziemi, albo tak samo tam nie można używać papierosów ani tego piwa. Aha, żeby nie było brudu, tak? Rozumiem. Bo te butelki tam wszystkie zostają na tym filmiku. I to bardzo wszystko widać. Tak samo pamiętam, że kiedyś jak byłem, było jakieś auto, które maskę ma, znaczy silnik ma z tyłu, a ten silnik się otwiera jakby od środka na tył. Już nie pamiętam, co to było. Środka na tył? A chyba wiem, o co chodzi, no i co? I raz było tak, że było trzeba to auto odnawiać, bo tak samo i nie można... To tam było pisane, że aby nie skakać po prostu po autach. Po raz jedna osoba na to auto weszło i ten bagażnik się jakby urwał, tę maskę. Spoko. I auto było odnawiane. I,
ja następny raz jeszcze były te papierosy z tego GTA i to jeden papieros się tak jakby zabugował. I siedział w środku w tym, w teksturze i normalnie jak graliśmy, to tego widać nie było, a na nagraniu się po prostu jakby pokrywało. Aha, stąd te zakazy różne są, nie? Żeby nie, już tam nie wspomnę o tym, żeby tej broni używać, ale że to po prostu gdzieś tam się buguje te wszystkie takie pierdółki. Okej, okay, to jest Banshee i twój ulubiony samochód z twojego, swoich w ogóle wszystkich samochodów to... Burek? Czeburek, tak? No się fajnie im jeździ, bardzo fajnie. On kurde wygląda obciachowo. Taki typowy ruski tuning. Ja go teraz mogę jeszcze przywołać. No jak chcesz, możesz przywołać, nie ma problemu. Co to pada? Ja bym tu mógł jakoś to fajnie polatać coś, byle co, ale padł, nawet wiem gdzie on jest, tylko on jest rozładowany. Spoko, na spokojnie. Pamiętam ostatnio jak byłem w lidze na F1, to mi się rozładował. W lidze F1 byłeś? W 18. To jest 2018 gra. Wiem. Ja teraz właśnie będę miał wyścigi w 20. A w tym roku to są takie wyścigi dla wszystkich, czy jakieś stricte coś? Dla streamerów, wiesz? A, no dobra. Dla streamerów, bo to będzie transmitowane w telewizji też i jutro będą właśnie te wyścigi. Poka tego czeburka. O. Ja tu aż... To takiego... Takiego typowego rdzawiaka zrobiłeś, nie? Kiedyś był zlot z takich samochodów z rdzą. Mhm. Przydałem mu tylko oznaczenie na rdzy, przemalowałem go. A potem już po tym zlocie to z rdza mi się jakoś podobało, bo tam były dwie opcje rdzy. Ta jedna i mocniejsza jeszcze. Aha. Ja sobie dałem to i jeszcze z tym paskiem na boku prolaps. No wiem. Zostawiłem sobie to z kartonami. Belki sobie założyłem potem inne i przemalowałem go troszkę. Kurde. Tym czeburkiem się na przykład fajnie jeździ. Tutaj jak się wyjedzie z tego od razu. Bo tu zaraz obok. Poczekaj, spróbuję nim kawałek pojechać. Ale on jest dosyć skrętny. To nie jest tak, że to jest do niczego samochód, nie? On całkiem spoko jedzie. Ja go lubię pojeździć sobie po offroadzie jakoś. Mi się fajnie jeździ bardzo. Jaki niziutki z tym kartonem. Ale one były takie jakby zaokrąglone? Nie pamiętam jak to wyglądało już. Zaokrąglone gdzie? Progi wszystkie. A. Zderzaki tak samo. Tylko teraz jest ten karting, tego nie widać. Aha, no. Klaks. Jak się patrzy jakby od boku, tak bardziej od przedniej strony, na ten próg z kartonu, to tam widać jak te stare progi, jaki on jest tak jakby na bok skierowany. Kurde. Tutaj, tu na prawo teraz. I tu zamiast jechać w lewo, to prosto. Dobra. Przez te takie te płoty. Chyba tu, o nie, tutaj był ten. Tu obok są motory na lewo. Dobra, widzę, no. Bo tam w jednym miejscu nie było tego. Ty, on driftuje tutaj. A jeszcze można pojechać tam na prawo bardziej, na tą plażę. Jak się po tej plaży przejedzie dalej, to w końcu są kamienie i tam przez te kamienie jest jakaś na lewo. Czego tu nie przejadę? Tam jest rura, trzeba zawrócić. Albo pojechać jeszcze bardziej na lewo. No chyba, że to auto przeskoczyło. To jest czeburek, nie wierzysz w czeburka? Tu obok barierki. I na lewo po tej plaży. I tu lubisz sobie jeździć tym czeburkiem? Czy ogólnie, albo po górach, albo tak bardziej po plaży. Ty, a powiedz mi, jakie najbardziej lubisz te tryby z GTA Online? Sumo, jakieś wyścigi. Te kaskaderskie? Z zamianą, czy zwykłe? Na pewno bez zamiany.
Bez zamiany, no, chyba, że, no chyba, że to jest taka zamiana po prostu, że szybka zmiana auta, albo po prostu, znaczy na przykład ten samolot, ja bym po prostu się w inne miejsce szybko, na inny tor jakby, albo takie, no. I dużo osób gra jeszcze w sumo na PC-cie? Nie wiem, ja z tą ekipą zawsze gram jak... A, z ekipą, no. Ekipą najlepiej, nie? Bo tak z randomami to nigdy nie wiesz, do kogo dołączysz. Jeszcze no? Ostatnio... myślałem, że te rajdy... Znaczy, ja myślałem, że te rajdy albo będą po tej trasie, albo będą w tych trasach takich bardziej górzystych, takich płoskich jakby. Mhm. I ja nawet kiedyś się pytałem ich, czy tam by było te trasy górzyste, bo nawet tylko to się, jeszcze pytałem się, czy to wyścigi, czy takiej zwykłej sesji. Mhm. A to po prostu chodziło o to takie zwykłą sesję. Tak, zwykłą sesję, no bez wyścigów takich tworzonych przez grę, nie? No bo takie, znaczy nie chodziło przez grę. Wyścigi stworzone przez kogoś. Aha, no. No to w sumie to by było chyba nawet lepsze, nie? Bo tak, ja żeby... kiedyś zadałem propozycję nad wyścigami. Ja kiedyś zrobiłem parę wyścigów, to są na samochody. Jest dane jedno auto tylko. Kupasz go, prawie żeby, podjechał. Że bez wyboru. No. Tylko dlatego, aby każdy miał równe szanse. No, to by było spoko. W sumie możemy o tym pomyśleć, żeby coś takiego wszystkie zrobić później. Wszystkie są terenowe. Wiem, że jak jechaliśmy to z tym klanem moim, no to... Na przykład na Camacho, jak był jeden wyścig, to w jednym miejscu niektórzy mieli problemy, aby się zmieścić. No. Bo to jest... Jakbyś mógł na chwilę włączyć mapkę. No. Bo tam nie masz żadnej misji fabularnej ani nic. Mhm. To jest o ta trasa wszędzie. Czekaj. Taka szara trasa tam. Widzę, no. Widzę ten punkt. To jest takie wąskie, to jest jakby na motor jakby, albo po prostu aby się przejść. Ty, ja nie pamiętam, nie wiem gdzie to, ja nie byłem tam dawno. Muszę tam zajechać, zobaczyć zaraz. Zaraz sobie ogarnę, to może tam następne wyścigi zrobimy, czy coś. Albo ja bym może utworzył jakieś customowe takie. I byśmy wtedy się ścigali. One nie są takie złe. I tam zrobić taki wyścig i się ścigać, na przykład zrobić takie mistrzostwa. No ciekawe, znaczy, ciekawe. To co teraz, najlepiej to tam by było już z pasywką, bo bez pasywki tam nie ma jak przejechać się we dwie osoby. Spoko. No chyba, nic. Żeby zostały jakieś ogarnięte osoby i pojechać tak w miarę zachowawczo. Słuchaj Telir, dzięki ci za zaprezentowanie nie tylko właśnie swojego garażu, swojego imperium małego w GTA, ale także opowiedzenie o tym, jak spędzasz czas w GTA, co robisz. No wiadomo, że teraz w GTA ci, co grali od początku, zwłaszcza od premiery GTA Online, to już tak często nie grają teraz, nie? No ale i tak fajnie, że... Tam jeszcze dużo takich. No, jeszcze ktoś tam ciśnie na pewno, nie? No ale już wiadomo, że ta gra może się znudzić po takim czasie. Tydzień temu jedna osoba wbiła level 600 i stwierdziła, że już po wszystko i już mu się nie chce. Aha, 600? Czekaj, to nie jest wcale jakiś bardzo duży poziom. Jeśli ktoś gra od samego początku. No tak, ale nawet jeżeli już się zdobędzie taki 400 poziom, 300 ileś, to dużo osób na przykład na takiej sesji się spyta na przykład o kasę, bo myślą, że jesteś po prostu no moderem. Mhm, tak, wiem. Ale taki level normalnie można wbić, nawet chyba i tysięczny, jak ktoś gra od samego początku tak, i dużo gra. No spokojnie. Kiedyś to jak gra miała tak powiedzmy rok albo dwa, no to może to było takie dziwne, nie, żeby taki poziom wbić. No naprawdę trzeba by było grać dzień i noc przez te dwa lata. Ale tak to teraz, jak ktoś ma taki poziom, to normalnie, może bez cheatowania, bez niczego, nie? No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Telir pokazał swój majątek, opowiedział, jak gra w GTA Online i co teraz robi. Zapraszam was na kolejny przegląd garaży, majątku innego klubowicza. Trzymajcie się, na razie, hejka.